Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie na konferencji prasowej w biurze poselskim posła na Sejm Aleksandra Mikołaja Mrówczyńskiego. Dzisiaj w Chojnicach gościmy panią prezes zarządu okręgowego okręgu nr 26, panią poseł Jolantę Szczepińską, posłankę od 2004 roku, posłanka 4, 5, 6, 7 i 8 kadencji. Jest z nami również prezes, wiceprezes pan Aleksander Mikołaj Mrówczyński i skarbnik kolega Robert Kujawski. Sekretarz, przepraszam. Dotrze do nas również pan drugi wiceprezes, wicewojewoda Mariusz Łuczek. Proszę Państwa, oddaję głos pani poseł, naszemu gościowi. Witam serdecznie w Chojnicach. Ja witam serdecznie Państwa. Chciałam się podzielić radością, że mogę gościć w Chojnicach, że możemy gościć w Chojnicach, bo jest to wyjazdowe posiedzenie prezydium zarządu okręgowego, niedawno wyłonionego. Nie ma wśród nas pana skarbnika, no ale choroba zmogła, więc jest usprawiedliwiony. To spotkanie prezydium z członkami Prawa i Sprawiedliwości Komitetu w Chojnicach ma służyć omówieniu jakby spraw bieżących, które tutaj mają miejsce, ale przede wszystkim będziemy mówić o przygotowywaniu się do najbliższych wyborów samorządowych. Jak Państwo wiecie, największym wyzwaniem w tej chwili dla naszej organizacji, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zarządu Okręgowego jest już przygotowanie się do wyborów samorządowych, które wierzę w to, wygramy, osiągniemy jak najlepszy wynik, ale żeby tak się stało, to już teraz trzeba przystąpić do przygotowań, powiem nawet do ofensywy. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób pozyskiwać kandydatów na radnych, takich kandydatów, którzy będą realizowali program Prawa i Sprawiedliwości, ale też, którzy jakby cieszą się uznaniem przez lokalną społeczność. Będziemy też mówić również o ewentualnych kandydaturach na burmistrza. To jest mnóstwo spraw, które wiążą się z wyborami samorządowymi, bo te wybory samorządowe też w jakiś sposób będą skutkować dalszym losem naszego ugrupowania. Państwo wiedzą, później będą wybory parlamentarne, a to oczywiście jest o tyle istotne, że Prawo i Sprawiedliwość, które idzie ze swoim programem, chce ten program zrealizować w 100%, ten, który obiecaliśmy przed wyborami. W tej chwili, jak Państwo wiecie, przystąpiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość do takiej realizacji już działań dotyczących gospodarki. Pierwszy rok zakończył się właściwie podejmowanie wszelkich ustaw, które wychodzą naprzeciw sprawom socjalnym i sprawom społecznym. Tutaj mówię o programie 500+, tutaj mówię o programie 75+, dla leki dla emerytur, tutaj mówię również o licznych inicjatywach dla osób jakby najniżej uposażonych. Mówimy tutaj również o podwyższeniu minimalnego wynagrodzenia. I to są te sprawy, które nas jakby obserwowały w pierwszym roku. Ten pierwszy rok nie został zmarnowany, wykorzystaliśmy go naprawdę do maksimum, pomimo że łatwo nie było, o czym Państwa nie muszę zapewniać. Opozycja totalna nie dawała nam specjalnie większego oddechu, ale też na to specjalnie nie liczymy, robimy swoje. Natomiast żeby się powiodło to, co obiecaliśmy Polakom, czyli naprawa Rzeczypospolitej i realizacja naszego programu, również w takich małych, mniejszych regionach, jak jest region Słupski, Chojnicki, Lębolski, czy Bytowski, czy Człuchowski, również oczekujemy na to, że zdobędziemy tutaj jak największe poparcie dla naszych inicjatyw. Muszą to być różne formy, w jakich będziemy zachęcać naszych sympatyków czy zwolenników,
No ale to dużo zależy od przede wszystkim organizacji, która tutaj jest. Chojnice mają to szczęście i bardzo się cieszę, bo mają posła, pana, mojego kolegę, pana Aleksandra Mrówczyńskiego, wokół którego tutaj te sprawy będą się, które będą, będzie jakby kierował to i kieruje organizacją, ale też będzie kierował prawdopodobnie również wyborami samorządowymi na szczeblu naszego okręgu. To się już niedługo okaże. Jak Państwo wiecie, Komitet Polityczny i prezes Jarosław Kaczyński niedawno przekazał informacje i nominacje dla takich koordynatorów wyborów samorządowych na szczeblu całego województwa. Został nim pan poseł Marcin Chorała z Gdyni, ale to jest taki koordynator wojewódzki. Natomiast wkrótce zarząd okręgowy będzie rekomendował spośród naszych członków zarządu okręgowego osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację wyboru samorządowego w całym zarządzie. No, będziemy rozmawiać również o problemach, które tutaj są w Chojnicach z członkami Komitetu PiS. To nie jest takie jedyne spotkanie, bo to jest spotkanie cykliczne. Spotkaliśmy się też w Człuchowie, wkrótce będziemy w Lęborku. Również będą posiedzenia wyjazdowe zarządu okręgowego. Chcemy, żeby tych spotkań było jak najwięcej. Przepływu informacji również. Chcemy się również dowiedzieć, będziemy również organizować spotkanie z mieszkańcami Chojnic i gmin, bo idea jest taka, że każdy poseł i każdy działacz Prawa i Sprawiedliwości, każdy pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości również będzie się spotykał z mieszkańcami gmin. Chcemy trafić do jak największej ilości osób i mówić o tych sprawach, które tak naprawdę interesują naszych wyborców, ale też o inicjatywach, które być może się narodzą z tych spotkań, bo z własnego doświadczenia wiem, że właśnie z takich spotkań później rodzą się inicjatywy, które przekuwamy na ustawy, na projekty różnych ustaw. I to jest to, co to jest ten cel właściwy, dla którego tutaj przyjechaliśmy. Chcemy tutaj organizację jakoś zmobilizować. Myślę, że nie trzeba będzie dużo mobilizować, bo już te przygotowania pewnie trwają. Ułożyć taki harmonogram działań dotyczący wyborów samorządowych. Ale już dzisiaj zachęcam wszystkich mieszkańców Chojnic, którzy utożsamiają się z Prawem i Sprawiedliwością, żeby zgłaszali się również tutaj do pana posła Mrówczyńskiego i do całej organizacji. Jeżeli chcą tylko pracować dla dobra wspólnego tutaj tego powiatu chojnickiego i Chojnic, to jak najbardziej będą mieli taką możliwość. Potrzeba nam ludzi energicznych, ludzi, którzy po prostu widzą potrzebę zmian w Chojnicach. Na lepsze oczywiście. I stąd też te nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Jeżeli będą jakieś pytania, tutaj przyjechał pan wicewojewoda Mariusz Łuczyk, który jest również wiceprezesem zarządu okręgowego i również pracujemy wspólnie. Jeżeli są jakieś pytania do kogoś z nas, to bardzo proszę wykorzystywać. Może ja dwa słowa powiem. Bardzo proszę, jeszcze tak. Jeżeli koledzy też by chcieli, to bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani prezes za przybycie, dziękuję kolegom z zarządu za przybycie. Jest to takie pierwsze oficjalne spotkanie prezydium zarządu z państwem, a za chwileczkę o 17:30 będzie spotkanie z członkami Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Chciałbym od ciebie dodać, rzeczywiście jesteśmy już na etapie przygotowań do wyborów samorządowych. Można powiedzieć, zaczęliśmy w roku 2016, ale zmobilizowani jeszcze bardziej w roku 2017 po wizycie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego 15 stycznia w Gdańsku. Przygotowujemy się w kilku przestrzeniach, co jest oczywiste, ale chciałbym o tym powiedzieć. Pierwsza przestrzeń to jest to, o czym pani poseł mówiła, kandydaci na radnych,
jesteśmy otwarci oczywiście na tą linię, zgodną z linią Prawa i Sprawiedliwości. Po drugie, druga przestrzeń to wyborcy. Oczywiście wyborcy, których chcemy pozyskać jak najwięcej, uświadomić, że to, co czynimy i daliśmy wyraz temu, mimo że istnieje ta totalna opozycja, pozyskać tych wyborców, bo to, co uczyniliśmy, uczyliśmy bardzo wiele i nie trzeba przekonywać, a przekonywać wyborców, że warto dać świadectwo, że warto, może nie tyle odwagę, świadectwo, żeby na Prawo i Sprawiedliwość zagłosować. Po trzecie oczywiście program. Program na bazie programu Prawa i Sprawiedliwości, przygotować program do wyborów samorządowych, lokalnych, w oparciu o te warunki, które tutaj są. No jest istotna jeszcze kwestia komisji wyborczych i mężów zaufania. Oczywiście tak samo chcemy to wszystko spiąć w powiecie chojnickim w roku 2017. I to jest nasze zadanie nadrzędne, żeby zdać relację, zresztą to, o czym pani poseł mówiła, koordynatorowi wcześniej, a także przede wszystkim prezydium i pani poseł Słupską, że właściwą stronę idziemy. Dziękuję bardzo. Czy kolega tutaj, czy może kolega z... Może państwo macie jakieś pytania, to może nas tutaj... Kiedy będą te wybory? No, tak jak przewiduje kalendarz wyborczy, tak? Czyli nie będzie przyspieszenia na ordynacji wyborczej i może być to związane też z przyspieszeniem, prawda? Że w terminie jesienny tego roku podobno też. To znaczy, to są wszystko dywagacje gdzieś tam medialne, które się pojawiają. To prawda, że pracujemy nad zmianą ordynacji wyborczej. Ta zmiana ordynacji wyborczej ma kilka, jest kilka propozycji. Wszystko to się odbywa w komisji, w odpowiedniej komisji. Natomiast nie ma jeszcze mowy absolutnie o tym, o jakichś przyspieszonych wyborach. Nie ma w razie ku temu przyczyn, więc tutaj mówimy tylko o takiej ordynacji wyborczej, o którą występowali przede wszystkim nasi wyborcy podczas spotkań różnych wcześniejszych. Zawsze pojawiał się ten jeden postulat, żeby zmniejszyć kadencyjność do 2 kadencji samorządowców w wyborach samorządowych. To ja, jak już państwo wiecie, ja jestem też którąś kadencję w Sejmie, ale ten postulat, jeżeli chodzi o samorząd, pojawiał się bardzo często, że samorządowcy, którzy kilka kadencji już mają za sobą, jednak nie jest to zdrowe i korzystne dla społeczności. Powinny być 2 kadencje, przerwa ewentualnie i znowu poddanie się werdyktowi. Tej samej długości co teraz? Tak, oczywiście. Bo były głosy, że może 5 lat. Nie, no to znaczy są różne propozycje z różnych też i ugrupowań, ale ja mówię o tej naszej propozycji. Tak jak mówię, nie chcę tutaj niczego jakby już mówić, że będzie inaczej, natomiast prace trwają. Mówi się o 5-letniej kadencji. Też tego nie wykluczam, tylko to musi być do tego odpowiednie uzasadnienie, ale na pewno w jednym jesteśmy zgodni, że skrócenie kadencyjności do 2 jest potrzebne i to oczywiście spotyka się z oporem z różnych środowisk samorządowych w różnych miejscach Polski. A tam, gdzie samorządowcy, tak powiem, już pełnią swoją władzę 3 kadencje czy 4, bo też takie są na szczeblu gminnym czy powiatowym. No to jakby z normalnych spraw, że gdzieś jest opór, czy w dużych miastach. Natomiast jest jakby takie oczekiwanie i w tej chwili trwają prace. I tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński, pracujemy nad tym. I czy będzie to, bo są też pytania, czy ewentualna ta zmiana będzie działała wstecz. No tutaj musiałby się do tego odnieść Trybunał Konstytucyjny, ewentualnie gdyby coś takiego było, bo to jednak jakby prawo nie działa wstecz, prawda? Więc to jest sprawa, która
Na razie jeszcze nie jest taką sprawą bardzo pilną, ale już odpowiednia komisja nad tym pracuje i pracują również środowiska i zainteresowani i samorządowcy, co trwają konsultacje w tej sprawie. A kiedy dwukadencyjność innych organów, na przykład Sejmu, Senatu? Czy nie ma w tej chwili jakby takich, nie wpłynęła taka propozycja, to jest raz, nie ma też uzasadnienia, jeżeli chodzi o kadencyjność Sejmu. Czy tak? To są przy samorządach wyborców? Jest jednak różnica między pracą samorządowców a pracą w Sejmie, jak pan wie. W Sejmie oczywiście są posłowie, którzy pracują bardzo, bardzo długo. Tutaj przykładem jest Jarosław Kaczyński, prawda? Jest posłem. Już nie będę liczyć ile kadencji. Wcześniej był przecież również w Senacie. Natomiast w żaden sposób nie jest to przykład jakby zły, który mówi o tym, że ten poseł się nie sprawdza, bo poseł nabiera doświadczenia. Zaraz panu powiem. Ale ja nie mówię, więc ja mówię, poseł nabiera doświadczenia. Ja mówię z punktu jakby własnego, tak? Więc ta pierwsza kadencja, też pan Aleksander Muszczyński też może ten temat powiedzieć, jest na takiej zasadzie naprawdę wielkiego doświadczenia i nauki i ogromnej pracy, którą trzeba włożyć, potem to procentuje. Natomiast jeżeli w przypadku różnych samorządowców, bo ja nie mówię, państwo, też mam taką prośbę, żebyście państwo nie twierdzili, że my wszystkich wrzucamy do jednego worka, bo ta zmiana też jakby niekoniecznie spotyka się z zachwytem ze strony naszych samorządowców, którzy pełnią swoją kadencję na przykład na południu Polski, 3 czy 4, też jakby jest tutaj, jest dyskusja. Natomiast dla dobra jakby wspólnego, jakby odświeżenie tych wyborach samorządowców i danie szansy innym, młodszym czy samorządowcom, no, jest bardzo istotne, bo unikamy też w bardzo wielu gminach, bardzo wielu samorządach, bardzo wielu miastach również tych układów patologicznych, jak państwo wiecie, o tym też nie należy zapominać, więc... Jakieś konkretne przykłady tutaj patologiczne? Wie pan, no ja myślę, że takim tu jest samorządowiec pan Robert Kujawski, samorządowcem od bardzo, bardzo dawna, ale mówimy tutaj o tych funkcyjnych samorządowcach, na przykład prezydenci miast dużych na Pomorzu, chyba nie muszę wymieniać, ale bardzo proszę planować. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie samorządowe, to warto zauważyć, że kadencyjność ma obejmować tylko i wyłącznie organy wykonawcze. Dokładnie. Jeżeli sobie popatrzymy chociażby na ustrój samorządów, to zobaczymy, jak ten ustrój jest różny. Z jednej strony mamy na poziomie gmin chociażby wybieranych w wyborach bezpośrednich wójtów, prezydentów i burmistrzów. Na poziomie powiatu, które są bardzo ważną jednostką samorządową, starosta oraz zarząd powiatu wybierany jest przez większość w Radzie. Podobnie na poziomie Sejmu, więc mamy dychotomię chociażby na tych dwóch poziomach samorządowych. Dwa różne rozwiązania funkcjonują. Ograniczenie kadencyjności dotyczyłoby tylko i wyłącznie organów wykonawczych. No, tylko właśnie Dlaczego? Także dlatego, że jakbyście Państwo sobie przestudiowali ustawę o samorządzie gminy, to jest podstawowy akt prawny, to on był pisany w duchu takim, że zawsze zarząd, czyli wójt, prezydent i zastępcy, byli wybierani przez określoną większość w Radzie. Dołożono do tej ustawy tak naprawdę tylko bezpośredni wybór wójta, burmistrza i prezydenta. I rady miast, rady gmin mają bardzo niewielkie, tak naprawdę niewielkie realne możliwości kontroli prezydenta. Takim moim ulubionym przykładem absurdów wynikających z ustawy samorządowej jest to, że my jako radni szczebla gmina, miasto uchwalamy budżet.
ale my jako radni w ciągu całego roku budżetowego nie mamy kompetencji do tego, żeby zgłosić jakąkolwiek poprawkę, a wszelkie poprawki zgłaszane przez organ wykonawczy możemy albo w całości przyjąć, albo w całości odrzucić. I jak spojrzy się na ustawę samorządową, która wymaga także korekty i poprawy, żeby ustawić odpowiednią relację organu wykonawczego i organu uchwałodawczego, którym jest Rada, to widzimy pewne dychotomie, to co jest niedopracowane. Jak Pan się pyta o przykłady, przykłady z lokalnego podwórka, jakie mogą być patologie, patologii w samorządzie, jakie są, to ja Panu powiem tak, ja jestem ze Słupska i w Słupsku przez 3 kadencje rządził jeden prezydent, a o Słupskim Akwaparku słyszeli chyba już wszyscy w województwie pomorskim jako przykładzie najbardziej nieudanej inwestycji. Pewne zależności osobowe, które się tworzą, zależności związane chociażby z tym, na co niewiele osób zwraca uwagę, ale kompetencją prezydenta oraz rady jest na przykład uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli pan miałby w odpowiednim miejscu działkę w jakiejś gminie, to wystarczy, że rada gminy zmieni plan i pan może być albo bogatszy, albo biedniejszy, bo wartość pana terenu może kilkukrotnie wzrosnąć. Kto ma wiedzę o tym, kto jest właścicielem działek? Czy mają taką wiedzę radni, którzy za tym głosują? Nie. Organy wykonawcze. Organy wykonawcze, im większa jest jednostka samorządowa, bo na terenie małej gminy jest to łatwiejsze do skontrolowania, jest to bardziej przejrzyste, są bardziej przejrzyste procesy, ale im większa jednostka samorządowa, tym jest trudniej kontrolować organ wykonawczy, jakim jest prezydent, chociażby ze strony radnych. I po wtóre jest większa chęć do tego i większe możliwości, żeby pojawił się taki niezdrowy styk. Dlatego na przykład kadencyjność w organach samorządowych, wykonawczych jest dobrym pomysłem. Dlaczego? Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta i burmistrza przewiduje, że ja jako mieszkaniec Słupska mogę startować na wójta, burmistrza czy prezydenta w Zakopanem, w Białymstoku, w Warszawie, gdziekolwiek. A więc nie ma też takiego zagrożenia, że ktoś, kto przestaje być wójtem czy prezydentem, bo dwie kadencje rządził w danej gminie, może startować w gminie sąsiedniej. Może wykluczyć patologię, jeśli przyjdzie kolejny burmistrz, czy tu, czy nie wiem, w innej gminie, a ten pójdzie jeszcze do innej gminy, to ja panu uczciwości to my nie zapiszemy w żadnej ustawie, prawda? Że są nieuczciwi generalnie. Nie, ale pan się myli. Ja bym bardzo prosiła, żeby pan tego nie powielał jak kartki, że my zakładamy, że są nieuczciwi. Bo są takie układy, gdzie burmistrz na przykład rządzi 3 czy 4 kadencje, czy 5, tak? Gdzie jest jakby powiązanie towarzyskie, biznesowe i tyle. I ten burmistrz będzie wybrany jeszcze na 6. kadencję czy na 7. I jest to trudno, nawet jeżeli dochodzi do złych inwestycji, do złych decyzji, jakby instytucja referendum no nie wychodzi, bo to 30% jednak jest, to jest wysoki ten próg, żeby odwołać. I to jest po prostu rzecz, którą należy zmienić. W moim odczuciu i w odczuciu mojego ugrupowania, tak? Więc myślę, że tutaj żaden też i samorządowiec, ja mówię tutaj o burmistrzu, czy prezydencie, czy wójcie, nie może być jakby tutaj zbyt obrażony, czy czuć się pokrzywdzony, bo tak jak mówię, no, będzie miał możliwość też weryfikacji jakby w następnym. Jeżeli mógłbym jedno zdanie na ten temat. Ja widzę w pewnym mechanizmie taki pozytyw, bo możemy szukać tylko takich bardzo złych stron, a możemy szukać też pozytywów. W Polsce jest 2700 gmin. Są te gminy różnej wielkości. I teraz gminy są lepiej zarządzane, gorzej zarządzane. Bardzo dużo zależy od tego, kto potrafi. Życie weryfikuje. I naprawdę ja nie widzę takiej przeszkody, żeby nawet ktoś, kto sprawdził się i był dwie kadencje włodarzem jakiejś gminy i odniósł tam sukcesy, to taka osoba z ogromnymi szansami może być bardzo fajnym, naturalnym kandydatem na, nie wiem, burmistrza większej jednostki samorządowej w ramach takiego samego powiatu czy powiatowo. Ja sobie wyobrażam sytuację taką, że na przykład Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, bardzo dobrze oceniany,
mógłby być świetnym kandydatem jakiegoś ugrupowania politycznego czy Komitetu Obywatelskiego, na przykład na prezydenta Warszawy. Możemy to sobie wyobrazić i możemy powiedzieć, że tak, z dużą szansą Wojciech Szczurek, dobrze zarządzający Gdynią, bo to jest przecież jeden z najlepszych samorządowców w Polsce, może być dobrym kandydatem w Warszawie. Ten mechanizm dwukadencyjności wbrew pozorom może dawać też bardzo dobry taki asumpt pozytywny, że ci, którzy się w samorządzie sprawdzają, a samorząd też jest o tyle trudną działką, że jak wszystko wymaga też nabrania doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, że dwukadencyjność może wywołać bardzo pozytywny mechanizm selekcji, że ci najlepsi samorządowcy będą wręcz w którymś momencie rozerwani jako kandydaci, żeby byli wójtem tu, czy tu, czy tu, czy burmistrzem, czy prezydentem. Ale nie jest najlepszym tym mechanizmem selekcji głos ludu po prostu? Ale to, nie, ale to, te patologie, to po pierwsze są organa ścigania, To ja panu powiem to na przykład. W wyborach mogą zagłosować, powiem na przykładzie. Możliwości kontrolne. W Słupsku jest 23 radnych. Słupsk liczy 90 tysięcy mieszkańców. Niech pan zgaduje, ile osób zatrudnia sektor samorządowy i jak dużo rzeczy podlega kontroli samorządu. To jest teoretycznie tych 23 ludzi. To ja panu powiem. Sektor samorządowy zatrudnia 350 ludzi w ratuszu, 2000 ludzi w szkołach, 1500 ludzi w innych jednostkach i jeszcze 1000 ludzi w spółkach. To jest około 5,5 tysiąca ludzi. Instytucji, które obracają pieniędzmi na poziomie 750-800 milionów złotych, a radny, wie pan co ma do dyspozycji? Ma do dyspozycji tylko komputer i swój wolny czas po południu, bo nie ma środków na to, żeby mógł kontrolować, bo musiałby się zwolnić z pracy. Nie ma możliwości, żeby miał odpowiednią pomoc prawną i tak dalej, bo nie ma przewidzianych pieniędzy na to, żebyśmy my jako radni dostawali jakąś cząstkę budżetu do naszego dysponowania i nawet na poziomie radnego, im większy organizm samorządowy, tym ta realna kontrola jest mniej. Jest mniejsza. Patologię. I teraz jak pan mówi o przeciętnym wyborcy, to przeciętny wyborca, im większa jednostka, tym tak naprawdę ma coraz mniejsze pojęcie o tym, co się, że tak powiem, dzieje. Dlatego jest jeszcze kwestia roli. Więc taki mechanizm dwukadencyjności, nikomu, kto będzie dobry w samorządzie i będzie się chciał w tym samorządzie spełniać na stanowiskach wykonawczych, niczym nie będzie przeszkadzał. Pan odpowie na to pytanie, skąd wtedy wniosek o tym, że są patologie, skoro mówi sam pan, że nie można tego skontrolować, że tego jest za dużo. Wie pan, my patologii dążą, bo to jest tak nazwanie trochę wrzucenie, tak jak kolega powiedział, trochę wszystkich do jednego worka, nie podaję przykładu żadnego. Ale nie, kwintesencją jest Warszawa, panie redaktorze, ja nie chciałam o tym mówić, no ale jak pan pyta, tak jak przecież pan doskonale wie, no to co się działo w Warszawie, tak, przez tyle lat, przecież to nie jest tak, że to się z poniedziałku na wtorek nagle ta informacja przekazuje i nagle wszyscy są zdumieni, że ta afera reprywatyzacyjna była, tylko to trwało i była pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, przecież nie jeden rok, nie drugi, nie trzeci, nie czwarty. A to jest jakby ta rzecz. Te afery reprywatyzacyjne przecież to nie są tylko w Warszawie, ale ono dotyka i Krakowa. Tam jest jeszcze chyba, zdaje się, jeszcze gorzej, ale też mamy tutaj na Pomorzu, wie pan, sytuację prezydenta Adamowicza na przykład, prawda? Jego niewyjaśnionych historii, których tych nie może policzyć, ile ma mieszkań, czy majątku i tak dalej. Więc to, a też pełni swoją funkcję przecież nie jedną kadencję, prawda? I teraz pan mówi o organach, które miałyby to kontrolować. Pytam, kto miałby to kontrolować? Prokuratura, tak? Mówimy o prokuraturze. Mamy Amber Gold. Więc pan sobie wyobraża, że prokuratura w województwie pomorskim, w Gdańsku, która w tej chwili składa zeznania przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold i te wyjaśnienia tych prokuratorów naprawdę, powiem szczerze, no, to są jak z Orwella, zajmie się sprawą pana Adamowicza, pana prezydenta, czy wiceprezydenta, czy całego zarządu miasta? Czy się zajęła do tej pory?
No ma pan odpowiedź. To jest chore. To jest... Chciałbym się zapytać, jakie to przełożenie... To jest... I dlatego jeszcze raz od razu mówię, bo pan mówi konkretne przykłady. Proszę bardzo, Warszawa, Gdańsk, za chwilę, bo tam jest Poznań. W tych dużych miastach. No wie pan, no możemy oczywiście wziąć mapę i za chwilę to spędzić, ale też w małych gminach, tych, których, do których jakby nawet i media nie docierają czasami, albo jak się dowiadują o jakichś, że tak powiem, sprawach, to już jest puste, albo nikt nie chce nic mówić, bo się boi, bo ponieważ jest układ, jest wójt, jest komendant, jest jakiś inwestor miejscowy i tak dalej. I dopiero po jakimś czasie, po latach wychodzi krzywda jakichś mieszkańców, tak, że decyzje zostały tak. Ja myślę, że dwukadencyjnie tego tak czy siak nie zmieni, bo to zależy od człowieka. Myśmy mieli w gminie Ustka kiedyś wójta, przypomnij mi, Robert, Pszczółkowskiego, który był ile kadencji tam już? No, Matko jedyna. Cztery albo pięć. Ileż tam było spraw? Ileż tam było zarzutów korupcyjnych, sądów, prób referendów, wyborów. To się doszło od trzeciej kadencji. Wie pan, nie, ja mówię, ileż tam pięć chyba kadencji. Nie, bo teraz będą dwie, czyli nie zdążą? Czy... Wie pan, nie, tu chodzi... Nie, to czasami też, wie pan, jest... Tylko nie można było nic z tym zrobić. Nie można było nic z tym zrobić, naprawdę. Mieszkańcy oczywiście wiedzieli, tak? No wszystko, cała ta gmina wiedziała. Natomiast nic z tym nie można było zrobić, no bo każdy gdzieś był zależny od tego pana wójta, tak? Czy albo miał miejsce pracy, albo jego rodzina miała miejsce pracy, albo chodziły jakieś plany inwestycyjne, więc to było chore. I referendum było ogłaszane i radni tam byli tacy, którzy chcieli to zmienić. Więc dopóki pan wójt sam nie zrezygnował, to tak się działo. Więc ja nie mówię, że to jest tylko kwestia patologii. Proszę bardzo, pani pani. Dwukadencyjność w społeczeństwie demokratycznym to jest bardzo dobrze sprawdzony mechanizm. Przykładem tego jest dwukadencyjność prezydenta. Ja nie widzę powodu, że prezydent czy Warszawy, czy Gdańska miał mieć inną sytuację prawną. Jeśli chodzi o samorządowców, włodarzy, nie zamykamy im drogi do kariery. Jest szczebel powiatowy, szczebel wojewódzki. Każdy może się rozwijać w samorządzie na jednym szczeblu. Mówimy o decyzyjności i tej złej, i tej dobrej, ale też jest ta zła i brak decyzyjności. Bo taki włodarz, który rządzi 20 lat, boi się podejmować pewnych decyzji, żeby wygrać następne wybory. A nam są potrzebne decyzje. Są potrzebne mieszkania, są potrzebne różne inne kwestie, które sprowadzą inwestorów na tereny gmin, powiatów i województw. Są tacy włodarze, którzy zachowują się bardzo zachowawczo, ażeby nie narazić się różnym grupom interesów. I to też jest jeden z problemów. Dwukadencyjność pozwala mu podejmować tę decyzję w ostatniej kadencji, dość odważną decyzję. Już nie. Będzie się uczył. No tak, ale ta druga kadencja dla niego już będzie taka decyzyjna. Nie musi się obawiać, że musi wygrać kolejne wybory. Ja myślę, wtrącę się, panie redaktorze, nie tyle, że się będzie uczył, bo ja uważam, że wchodząc do urzędu, burmistrz nie mający doświadczenia, a mający pewne predyspozycje, bo powinien je posiadać, pracę w grupie, w zespole i tak dalej, być prawym człowiekiem, być też odważnym, jak mówimy. Ja uważam, że przede wszystkim nie być człowiekiem, który widzi własny człowiek na oczach. Że ja tu rządzę, ja tu wchodzę, ja mam doświadczenie. Ja mam ludzi do pracy, mam dyrektorów wydziałów, na którym ja chcę polegać i chcę im zaufać. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w określonym urzędzie, to ja jako przyszły burmistrz mogę nie być... Owszem, lepiej, żeby był radnym, miał doświadczenie z przeszłości, ale jeżeli nie będzie miał doświadczenia, a grupa, którą zostanie, będzie grupą, chyba że wymieni, bo ten czy inny dyrektor nie będzie dyrektorem o odpowiednich kwalifikacjach. Nie sądzę, żeby nastąpiło to tak, że w tym momencie wejdzie Prawo i Sprawiedliwość, będzie wszystkich dyrektorów wymieniać. Absolutnie nie. Ale patrząc na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość... Już odpowiem na to, co robi, no, panie redaktorze, Prawo i Sprawiedliwość. To jest tak kierownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pełno takich jest.
Panie redaktorze, panie redaktorze, w Chojnicach to już... swoich ludzi, czyli no, jeśli znaczy, ktoś jakiś... przyjdzie do burmistrz, jako burmistrz i zacznie wymieniać się dyrektorów, to nie będzie miał wcale... Nie, ale ja od razu panu odpowiem. Panie redaktorze, ja panu powiem tak. Gdybym chciała być burmistrzem czy prezydentem, nie daj Boże, ale gdybym miała takie ambicje, tak, to chciałabym się oprzeć na ludziach sprawdzonych, którzy mają kompetencje i kwalifikacje. Bo to jest jakby podstawa dobrego zarządzania. Oczywiście ten człowiek musi być uczciwy, no to jest jakby sprawa jasna. Ale nie wyobrażam sobie, że tak powiem, zatrudniać kogoś tylko dlatego, że ma legitymację partyjną, jest Prawa i Sprawiedliwości, ale nie ma zielonego pojęcia na temat zarządzania, panie redaktorze, państwo nam to wmawiacie. Proszę nie wmawiać tego. Proszę nam tego nie wmawiać. Wmawiacie państwo to, że na przykładzie to się stanie. Nie stanie się. Ja zadałbym inne pytanie. Nie stanie się, proszę nie wmawiać. A niech pan wymieni jeszcze, nie wiem, 10 przykładów nietrafionych jakichś decyzji kadrowych. Bo jeżeli stawia pan tezę taką, że Prawo i Sprawiedliwość, jak ewentualnie wygra w samorządach, to tylko po to, żeby wymieścić ludzi i teraz poparciem tej tezy jest stwierdzenie faktu, że przecież teraz wymietliście nie wiadomo ile ludzi i w to miejsce wstawiliście Misiewicza, to proszę... To jest pytanie, czy wymienicie tak, jak to się dzieje? Pytanie. A to jest też pytanie. Pytanie, że wymieniliście jednak sporo. No proszę pana, to ja panu powiem jedną rzecz. Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, tak? Wygrało te wybory. I Prawo i Sprawiedliwość ma prawo do realizacji programu, tak? Mamy ten program, on się może nie podobać opozycji totalnej, co widać zresztą. A cokolwiek byśmy zrobili, to jest niedobrze. Panie redaktorze, ja bym prosiła panie redaktorze trochę o obiektywizm, bo jeżeli pan przywołuje Prawo i Sprawiedliwość, gdy byliśmy w opozycji, proszę pana, myśmy przygotowywali się 8 lat na to, żeby przejąć tą władzę i czy pan sobie przypomina takie historie, które mają teraz miejsca, które wyprawia opozycja totalna, bo to jest opozycja totalna, po roku czasu rządu? Czy pan sobie przypomina organizację Komitetów Obrony Demokracji, protesty, czarne marsze i blokady Sejmu? Czy pan to sobie przypomina? Nam też nie było łatwo przez 8 lat. Wiedzieliśmy, że każda nasza inicjatywa, którą podejmiemy, bo na póki co to jeszcze Platforma Obywatelska i reszta z Nowoczesną, czyli ta totalna opozycja, żadnych inicjatyw nie dała, nie ma ustaw. Ale myśmy robili te ustawy i chociaż wiedzieliśmy, że na pierwszym posiedzeniu komisji podniosą wszyscy ręce i że tak powiem, odrzucą ten projekt ustawy. Nie dlatego, że on jest zły, tylko dlatego, że jest podpisane Prawo i Sprawiedliwość. Myśmy to robili. Przez 8 lat przekonywaliśmy Polaków, ale nie było pochodów, nie było kodów, nie było blokad biur poselskich. Nie. Nawet wtedy, kiedy robiono w sposób wręcz prowokujący, czyli kiedy społeczeństwo zbierało w referendum podpisy, miliony podpisów, tak? Pod wiekiem emerytalnym, za 6-latkami. Pan sobie przypomina przecież to jak najbardziej. Te wszystkie podpisy były, że tak powiem, odrzucone. Chociaż Platforma Obywatelska mówiła wyraźnie, no my to dla obywateli, no to jak najbardziej. Zbierajmy podpisy, my tu jesteśmy partią obywatelską. Co zrobiono? Jak się liczono z obywatelami? Więc teraz proszę nawet nie porównywać, bo tu nawet nie ma co porównywać. Jesteśmy rok czasu, kiedy rząd Beaty Szydło, że tak powiem, funkcjonuje. Zrobiliśmy mnóstwo dobrych rzeczy dla Polaków i to jest ten problem, który ma opozycja totalna, bo wie dokładnie, że jeżeli dalej będziemy szli w tym kierunku, czyli program 500+ wypalił, a mówiono, nie ma takiej możliwości, samorządowcy mówili, że to się nie da zorganizować, nie ma. Jeżeli obiecaliśmy, że powróci model edukacji
8 klas przywrócimy, że zlikwidujemy gimnazja, tak? Zlikwidowaliśmy. Proszę bardzo. Jeżeli mówiliśmy o sieci szpitali, wdrażamy ten program reformy służby zdrowia, ochrony zdrowia. On jest bardzo trudny, bo przecież większość szpitali jest skomercjalizowana. To Państwo też doskonale o tym wiecie. W przyspieszonym tempie to robiono zgodnie, że tak powiem, z pracami pani byłej poseł Beaty Sawickiej. I po kolei podwyższyliśmy minimalną stawkę, tak? Do 2000 zł minimalne wynagrodzenie. Znalazły się na to środki. 13 tak, 13 zł za godzinę. Wiek emerytalny. Wiek emerytalny, tak? Dotrzymaliśmy tego słowa. To jest bardzo ważna sprawa, gdzie przecież były protesty ogromne. W tej sprawie protestowali przecież, wszyscy protestowali, Solidarność, wszystkie związki, żeby ten wiek emerytalny, żeby go nie obniżać. I udało nam się to zrobić w ciągu roku, jednego roku, przy takim wielkim oporze, przy blokadach Sejmu, przy tych wygłupach opozycji totalnej, przy tej kompromitacji. Proszę dzisiaj zobaczyć na sondaże. Pomimo, że tak się zachowuje opozycja totalna, a może dzięki temu właśnie, sondaże Prawa i Sprawiedliwości wzrastają. Ja się nie przywołuję tutaj większej wagi do sondaży, bo one mogą być i takie, i to takie. Ale to też pokazuje tendencję. Mamy to poparcie. I to budzi wielki sprzeciw, a nawet bym powiedziała wściekłość wśród opozycji totalnej. No bo co jeszcze można zrobić? No donieść na swój własny kraj do Komisji Europejskiej, bo są łamane prawa człowieka. No, wolność, nie ma wolności mediów. No nie ma wolności mediów i trzeba po prostu zrobić debatę w Parlamencie Europejskim, bo Parlament Europejski naprawdę nie ma żadnych innych problemów, tylko jest problem łamania demokracji w Polsce. No widzimy dzisiaj. I widzimy, no, ale o debatach tych, które wnosiła opozycja totalna, Platforma Obywatelska, to pan doskonale wie. Nie ma innych problemów z uchodźcami, nie ma innych dzisiaj problemów w Parlamencie Europejskim, tylko jest problem łamania demokracji. Jakiej demokracji? Każdy sobie może dzisiaj pójść i demonstrować. Widzimy to codziennie, prawda? One są nawet przecież, i proszę bardzo, nikt nikomu nie zabrania. I mówienie, że tutaj nie ma demokracji, kiedy próbowano protestować, kiedy górnicy próbowali protestować, ja pamiętam to pod Sejmem, z czym się spotkali? Z armatkami wodnymi, z pałkami, a z tym, no nie wolno było, tak? Więc tutaj jeszcze raz powtarzam, oczywiście jest program, z którym się nie zgadza opozycja totalna. Proszę bardzo, ma prawo się nie zgadzać. Ale opozycja powinna być zawsze konstruktywna, czyli pokazuje alternatywny program. Czyli zrobimy to i to, my mamy inaczej, jak dojdziemy do władzy, zmienimy to i to. Ale w sposób konstruktywny. Tak działa opozycja w każdym cywilizowanym kraju. Natomiast wzywanie do niepokojów społecznych, znieważanie ludzi, to jest po prostu dla mnie rzecz niebywała. I tylko tyle. My nie chcemy nic od opozycji. My chcemy, żeby się zachowywała w sposób cywilizowany. Żeby się zachowywała w sposób cywilizowany. Żeby pracowała nad projektami ustaw. Myśmy wytrzymali 8 lat. Oni po pół roku już nie wytrzymali. Gdzie nawet po pół roku, po kilku miesiącach. Miał rząd spokoju nawet. I w tym momencie rok czasu, no przepraszam, jest bilans jakiś. Jest rok czasu, jest bilans. Następny rok, teraz jest rok, w którym wdrażamy program i plan pana wicepremiera Morawieckiego. Będzie dotyczył gospodarki. Proszę bardzo. Po 4 latach będziemy ocenieni przez suwerena, ten, który nas wybrał. Czy będzie chciał, żebyśmy dalej rządzili, czy też nie. Ale to suweren ma się o ten temat, że tak powiem, wypowiedzieć. A to, co czyni w tej chwili opozycja totalna, no wręcz odwrotny widać skutek i nie ma innego sposobu na zaistnienie. No nie ma innego sposobu na zaistnienie jak krzyk, tupot. To tak jak w przedszkolu, wie pan. Dziecko nie dostało jakiejś zabawki, położy się na podłodze i tupie i tyle. I tyle ma do referowania niestety opozycja totalna. Dlatego mówimy totalna, ponieważ naprawdę nie widzę żadnych projektów ustaw
którymi mogłaby na przykład być, które by mogły być, moglibyśmy razem współpracować, tak? Słuchajcie, my mamy taki pomysł, mamy taki pomysł. Można pewne rzeczy razem. Mogę jedno pytanie, proszę, lokalne jakby bardziej. Bo kiedyś tu słyszałem konferencję, to bardziej dla pana posła. Wspominam, że przyjedzie do nas wiceminister kultury, pan Selin, żeby o problemach muzeum porozmawiać. Był pomysł, żeby delegacja powiatu pojechała do Warszawy, bo nie było jakoś tej wizyty nie szło. Nie mogło dojść do skutku. Czy coś wiadomo w tej sprawie? Temat jest otwarty, panie redaktorze. Również i pan starosta wie o tym, także ja jestem też otwarty na przejazd samorządowców do Warszawy. Minister Stalin jest otwarty na to. Nie są terminy zgody. Jeśli można, ja chciałbym jeszcze może zaapelować, ale też stwierdzić pewne fakty. Media niepubliczne, nie będę wskazywał które, i też widzimy to na paskach mediów niepublicznych, telewizyjnych, na przykład odnośnie prawa oświatowego piszą. Rodzice są na przykład za i wstawka jest za na przykład strajkiem. Rodzice za. Rodzice są przeciwni reformie, tak? I teraz pytanie, jeżeli coś takiego się pojawia, to kto daje legitymację? Jaki procent tych rodziców, żeby nam w mediach się to pojawiało? Niepublicznych, prawda? 10% rodziców. I teraz odbiór wyborcy, odbiór społeczny. Kogoś, kto się na tym nie zna. No i skoro rodzice są przeciwni, to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość wdraża prawo oświatowe? Tak? Więc nie wolno, panie redaktorze, proszę pozwolić mi dokończyć. Nie wolno mówić nieprawdy. Jeśli na tym pasku byłoby 20% rodziców, proszę uprzejmie, nie wolno mówić nieprawdy. Owszem, to jest prawda, że rodzice są, ale jest to przekaz tendencyjny i się chyba z tym zgodzimy, prawda? Więc to podobnie czynią posłowie opozycyjni z mównicy sejmowej. Ponownie, na Komisji Edukacji mówiło się podobnie. Reforma jest nieprzygotowana. Nie było żadnych konsultacji. Proszę pana, konsultacji było tysiące i możemy to udowodnić poprzez materiały ministerialne, ale media, posłowie mówią też na Komisji Edukacji, nie chcę nazwiskami rzucać, nie było konsultacji. Przepraszam bardzo. Jest to manipulacja i prosimy media niepubliczne o niemanipulowanie. To jest manipulacja. Dziękuję ale bardzo. To jest głos wołającego na puszczy. Telewizja Polska nie manipuluje panu zdaniem? Panie redaktorze, nie może być tak, że pan na pytanie zadaje pytanie. Ma pan prawo do tego, ale sekundy odwracając temat. Kontra ogonem. Pan obraca temat kontra ogonem. Proszę pana, manipulacje są po stronie telewizji, mediów niepublicznych i to tak bardzo wielkie, że moglibyśmy tu godzinami to udawaniać. Telewizji Polskiej nie. Mówiąc króciutko, porównanie moim zdaniem jest niesłuszne. Panie redaktorze, pan tutaj zauważyłam, tak z takim sarkazmem tutaj używa tego pojęcia, które niby ma ośmieszać telewizję publiczną, telewizja narodowa. Nie, no tak nazywacie, media narodowe. Nie, to wy tak nazywacie. Nie, no to... Ale wy to wykorzystujecie. Nie, zaraz przepraszam, bo to zabrzmiało bardzo pejoratywnie. To są media, ale zaraz, to są media publiczne, media publiczne. I doczekaliśmy takich wreszcie czasu, że to są media publiczne. Natomiast kontekst narodowy, ja nie wiem, dlaczego to ma być priorytetem. Czy naród to jest pojęcie dla pana obraźliwe? Ale to nie, pani nie mówi, że to nie jest polityczne. No ale zaraz. Ale jest polityk jednak na czele mediów, tak? Jaki polityk? No Jacek Kurski. Proszę pana, a poprzednio to kto był? No to ja nie mówię, że nie były polityczne. Więc nie, media, proszę pana, nie. Jeżeli dana ekipa, no nie, proszę to, pana. Przepraszam, czy pan uważa, że mediami ma zagrodzić jakiś kosmita? Nie, no ja bym ekspertem. Nie, ekspert. Pan Jacek Kurski jest ekspertem. Pan Jacek Kurski jest ekspertem od mediów i zresztą dał temu przykład. Zresztą oglądalność w tej chwili telewizji publicznej sama jakby broni się tutaj. Ja nie chcę w to wchodzić, bo od momentu, kiedy to jest, to na szczęście zostałam uwolniona od oglądania mediów niepublicznych, delikatnie mówiąc, bo chyba, że muszę. I tego wszystkim życzę. Natomiast powracamy jakby do misji publicznej. Powracamy do misji publicznej. I na tym to polega.
Że każdy powinien, każdy może oczywiście sobie wybrać, co ogląda. Tutaj przecież nie ma. Celowo nie będzie mógł, bo będzie trzeba płacić abonament za media publiczne. Proszę pana, a do tej pory nie można. Trzeba, ale będzie. A do tej pory pan nie płacał. Ja nie mam telewizora. No ale nie, zaraz, przepraszam. No, wie pan, ja nie wiem, czy 50%, czy nie 50%. Natomiast jeżeli mówimy o misji publicznej, która ma, telewizja ma informować, telewizja ma edukować. Nie przerywać programów reklamami. Telewizja ma nie przerywać programów reklamami. Telewizja ma pokazywać, edukować historycznie, pokazywać to, czego nigdy pan nie zobaczy w mediach niepublicznych, tak? Czyli tych, że tak powiem, sitcomów komercyjnych, w tym wszystkim. Tego tak mamy wychowywać młodzież? Nie. Teraz się pojawił, zresztą świetne, uważam, i to jest zresztą pomysł, który chyba każdemu myślącemu człowiekowi się podoba. No, powrót na przykład teatru i telewizji, tak? Poniedziałkowy. Świetna sprawa. No, poprzednie ekipy, to było niemożliwe, tak? No, było niemożliwe. Pytam się dlaczego. Dlatego, że to jest wartościowy program, że to jest wartościowy teatr, że to jest wartościowa sprawa, którą Polacy powinni oglądać, o której powinni wiedzieć. Czy mamy oglądać tylko kiepskich? Wie pan, mamy tutaj do wyboru. I myślę, że to jest bardzo ważna sprawa. Pan sobie, ktoś będzie chciał oglądać niepubliczne, ktoś będzie chciał oglądać publiczną medę. Natomiast ma spełniać swoją misję. Ma edukować. Przede wszystkim edukować i przekazywać informacje. A dzisiejszym źródłem informacji jest też internet. Bardzo istotna sprawa. I to wszystko można weryfikować. Każdą informację, która jest podana w medium niepublicznym, medium publicznym weryfikuje internet. Chyba najszybciej. Dzisiaj już nie jest tak, że można wprowadzać w błąd. Jeżeli ktoś nie chce, jeżeli ktoś szuka prawdy, to znajdzie tą prawdę. Czy możemy przejść do szczebla samorządowego? Proszę bardzo. Ja mam jeżeli dobrze zrozumiałem, na przykład jeżeli teraz kadencyjność wejmie na naszym podwórku, na przykład pan Finster będzie mógł zostać burmistrzem, nie wiem, Tucholi na przykład, tak? No ja nie wiem, jaki pan ma plany, to nie do mnie pytanie. Znaczy nie. Może być prezydentem Słupska, może być... Każdy z nas, nie tylko pan. Każdy z nas, nie tylko samorządowy. Nie, może wystartować tam, gdzie chce. Tak. I na stanowisko wykonawcze. Skąd on będzie wiedział, że ci ludzie, którzy w tym urzędzie pracują, są fachowcami? Dyrektorzy wydziałów i ta cała reszta. Mogę odpowiedzieć na pytanie? Dziękuję. Proszę pana, ja zakładam, że do dnia dzisiejszego w urzędach pracują fachowcy. Ja zakładam, że zarówno w chojnickim urzędzie, w powiecie pracują fachowcy, bo czynię to założenie z odpowiedzialności tych, którzy samorządami zarządzają. A więc takie założenie jest. To jest wszystko. Dziękuję. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to my już podziękujemy, bo idziemy. Jeśli są jeszcze pytania, bo mamy spotkanie z kolegami i koleżankami z Prawa i Sprawiedliwości. Ja chciałem króciutko jeszcze, tuż poza polityką, a bardziej jeśli chodzi o kabaretową sferę życia publicznego. Czy głucho prezesa pani ogląda? Nie. Nie widziała pani swojej postaci. A nie, odcinek z... Pani, nie, no proszę pana. O pani postać. Jak odcinek, w której pani Katarzyna Żak, zresztą świetna aktorka, bardzo ją lubię, była, no zostałam zmuszona, żeby obejrzeć, bo dzwonili dziennikarze i to zrobiłam dla nich, żeby to zobaczyć. Mogę panu powiedzieć, kabaret... To jest satyra, tak? To jest satyra, może być lepsza, gorsza. Ja też obserwowałam kilka odcinków, one były niektóre, no nie wszystkie były na poziomie, umówmy się. Natomiast to jest odcinek kabaretu pewien. Bardzo sympatycznie zagrała pani Katarzyna Żak. I tyle mogę powiedzieć. No, cieszę się, że wystąpiłam, bo u nas się mówi w ten sposób, że jak się nie ma w uchu prezesa, to się nie ma. Ale to już tak żartem, proszę pana. Więc to jest jakby taki element satyry w tym wszystkim. I ja mam bardzo duży dystans do swojej osoby, więc życzę każdemu takiego dystansu. I tyle, no, co mogę powiedzieć. Też w kontekście trochę pani Pawłowicz, która zareagowała
Wie pan, ja, szczerze mówiąc, nie oglądałam tego odcinka ostatniego, tylko mówiono mi, że no, w jakiś sposób tam została, że on nie był najlepszych lotów, ale nawet mi to mówiły osoby nie z PiS-u, tak? Gdzieś tam, że były. Ale nie oglądałam, szczerze mówiąc, bo nie miałam nawet kiedy. Ale pani z dystansem jej tutaj. Ale obejrzę. Natomiast pani Pawłowicz znam ją osobiście, bardzo ją lubię i cenię. Ona ma dystans do siebie, ma poczucie humoru, naprawdę. To nie jest tak, że jak ją przedstawiają media, jaką zaciętą osobę, która za chwilę wszystkich pobije i w ogóle jest nie. Nie, jakbyście państwo ją poznali osobiście, od razu mówię, bylibyście bardzo, bardzo zaskoczeni. Może przyjdzie taki czas, że pani Pawłowicz odwiedzi Chojnicę, to będzie pan mógł sobie z nią porozmawiać, że tak powiem. Normalnie. Wie pan, z tą sałatką, sałatka się przebiła, natomiast kiedy posłanki z tej drugiej strony, że tak powiem, jadły kanapki i różne historie, to już to się nie przebiło. Ale oczywiście, ale jest, pani Pawłowicz jest osobą naprawdę, nie dość, że bardzo kompetentną i świetnie przygotowaną, zresztą to widać. No, oczywiście ma swoją taką osobowość, a nie inną. Tak, taką ekspresję, a nie inną, ale w klubie jest bardzo osobą lubianą i koleżeńską, także nie wiem, zobaczę z ciekawości ten odcinek, jak będę miała trochę czasu.